Zastanawiam się, kiedy ci wszyscy opiniotwórcy opisujący rzeczywistość i z lubością wyłapujący co ciekawsze wypowiedzi aktorów sceny politycznej komentatorzy zatrybią, o co w tym całym cyrku chodzi. Dzisiejszy internet pęka w szwach, analizując i na cząstki molekularne rozbijając powiedzenie 73-letniego kawalera z Żoliborza, Jarosława K., który raczył zauważyć, że rodzi się mniej dzieci, bo kobiety dają w szyję. To prostackie stwierdzenie nie ma nic wspólnego z prawdą, bo o ile dawanie w szyję może wpływać na dzietność, to raczej odnosi się to do męskiej części społeczeństwa. Gdyby Jaro pił i bzykał, to wiedziałby doskonale, że po przekroczeniu pewnej ilości wchłoniętego alkoholu następują problemy z usztywnieniem prącia, a co za tym idzie, stosunek płciowy staje się niewykonalny. A bez stosunku płciowego jakiekolwiek narodziny są niemożliwe. Wyłączając jeden dość znany przypadek, gdy w sprawę wmieszał się Duch Święty. Dlaczego więc Jarosław palnął to, co palnął? Ano właśnie. Pragnę zauważyć, że ów niespełniony naczelnik państwa polskiego może i popełnia lapsusy językowe, nawet śmieszne. Ale jeśli chodzi o treść wypowiadanych słów, to tu nie ma miejsca na przypadek. Z jego ust nie pada nigdy nic, co nie jest dokładnie przemyślane, a użyte zostaje z premedytacją w konkretnym celu. Naprawdę myślicie, że mówiąc o kobietach dających w szyję, prezes pokusił się o dowcip? Że taki głupek jest, że wali takimi sucharami? Nie dajcie się zwieść. Nie powielajcie błędów większości opozycji, która w Kaczyńskim upatruje postaci groteskowej, ciapowatej, niedoczytanej, a do tego zupełnie nieprzystosowanej społecznie. Jestem w 100% przekonany, że jego styl postępowania to przez lata tworzona zasłona dymna i taktyka, którą szef PiSu postanowił się kierować w życiu publicznym. To jego autorska metoda odwracania kota ogonem. Dlaczego kota wyjaśniać chyba nie trzeba. Naprawdę nie widzicie, szanowni komentatorzy, że jak tylko zaczynają wypływać sprawy dla rządzących niewygodne, mogące skutkować drastycznymi spadkami w sondażach, pan prezes odpala kolejny granat dymny? Tak było z euro po 3 złote, przyrównywaniu ujeżdżanych na rodeo byków do ludzi, czy opisywaniu niektórych obywateli jako gorszy sort. Każda taka wypowiedź ma jeden cel – spowodować wysyp komentarzy i dyskusji. A tymczasem problemy ważne, decydujące o bycie obywateli, stają się z automatu mniej medialne. A gdy po jakimś czasie się doń powraca, po prostu nieświeże. Robicie sobie, moi drodzy, podśmiechujki z Jarosława. A Jarosław nie głupi jest i niebezpieczny jest. Jarosław wszystko planuje, nic nie pozostawia przypadkowi. Nawet gdy naraża się na śmieszność, to robi to w ściśle określonym celu, pamiętając, że ten się śmieje, kto ma władzę, bo kto jej nie ma, zawsze będzie ostatnim.